Egzamin z piłki siatkowej polega na wielokrotnym, na przemian stronnym odbijaniu piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym. W postawie wysokiej na przestrzeni koła o średnicy 3 metrów 60 cm. Ocenie podlega technika odbić piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym. Umiejętność poruszania się po boisku oraz liczba cykli, czyli kolejnych odbić naprzemiennych sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym. Minimalna liczba cykli to 20. Piłkę odbijamy na wysokość 1,5-2 metrów. Dwa kolejne odbicia wykonane w ten sam sposób są błędem i przerywają próbę. W przypadku wyjścia poza obszar koła, wykonując kolejne odbicia, możemy wrócić i kontynuować próbę. Zdający ma do dyspozycji 3 kolejne próby.